Cześć droniarze, ja jestem Łukasz i jak zawsze witam Was na kanale Dronostrefa. Trochę mnie nie było na kanale, no bo był urlop, znaczy ja miałem urlop w końcu, na koniec wakacji, także nie było mnie tutaj przez 2 tygodnie, ale dzisiaj do Was wracam z nowym materiałem, gdzie chciałbym Wam powiedzieć o nowej opcji w DJI Mavic Air. Zapraszam do oglądania materiału. W tym tygodniu DJI wypuściło nową aktualizację do Mavica Air. Aktualizacja przyniosła nam jakieś tam poprawki, jest cała lista, co nam przyniosła, co poprawili, co dopracowali itd. Ale najważniejszą rzeczą, jaka się pojawiła nowa, którą chcę Wam dzisiaj pokazać, jest to, że możemy teraz zmieniać sobie ekspozycję przy nagrywaniu czy też robieniu zdjęć automatycznym za pomocą kontrolera. Lub też, jeżeli mamy ustawienia manualne, to możemy wtedy zmieniać za pomocą kontrolera od razu za pośrednictwem kółeczka od gimbala shutter speed, czyli prędkość migawki. Jak to zrobić, zaraz Wam powiem, ale zanim przejdę dalej, to wszyscy, którzy będą chcieli to sprawdzić w swoich Mavicach, radzę sprawdzić, czy macie też zaktualizowaną wersję. Wersja, do której musi być zaktualizowany dron, jest to wersja, ta, która Wam się tutaj wyświetla, ja to przeczytam, V01.00.0500, to jest wersja firmware'u w naszym dronie. I też jest bardzo ważne, że musi być też zaktualizowany kontroler, ponieważ ja w pierwszym momencie zaktualizowałem tylko drona i wtedy próbowałem sprawdzić tą funkcję, ale no niestety nie działała i zastanawiałem się dlaczego. Wtedy wróciłem z powrotem do DJI GO 4, sprawdziłem aktualizację i się okazało, że jeszcze jest aktualizacja do kontrolera. U Was może być tak, że przejdzie ona od razu, ale wersja wtedy kontrolera, żeby to działało, musi być też taka, jak tutaj jest, Wam się wyświetla, czyli Remote Controller Firmware V1.00.0200. Jeżeli mamy już wtedy zaktualizowany kontroler i drona do tych dwóch wersji, znaczy no do tej jednej kompatybilnej wersji, czyli jedna wersja w kontrolerze i druga wersja w dronie, to możemy wtedy spróbować zrobić u siebie coś takiego, co Wam za chwilę pokażę. Także uruchomię teraz drona, uruchomię kontroler i będziecie widzieć podgląd, zobaczycie o co chodzi, pokażę Wam też na kontrolerze, co tak naprawdę się zmieniło i co ja myślę o tym. Ok, jak już możecie widzieć na podglądzie, dron jest uruchomiony, stoi tutaj obok na ziemi, ale nie dron jest w tym momencie najważniejsza, jest najważniejszy kontroler z telefonem i najważniejszy jest też ten przycisk i te pokrętło tutaj od gimbala. I teraz na czym polega cały pic, który wprowadziło DJI z nową aktualizacją? Cały trik polega na tym, że jeżeli teraz przytrzymamy sobie ten przycisk funkcyjny, który jest tutaj, to w aplikacji DJI GO 4 przy tym EV, gdzie mamy tutaj Auto, ISO, Shutter i EV, ja mam w tym momencie ustawione ustawienia na auto, czyli jeszcze raz wracając do aplikacji. Jeżeli sobie naciśniemy pod spustem migawki te 3 poziome kreski i tutaj sobie ustawimy na auto, możemy przełączać między manualem a auto. Jeżeli ustawimy tutaj na auto, to jeżeli teraz przytrzymamy sobie ten przycisk, to EV tutaj na aplikacji DJI GO 4 zacznie nam się świecić na niebiesko. I teraz jeżeli tym pokrętłem od gimbala zaczniemy sobie przesuwać w lewo lub w prawo, to jak widzicie nie rusza się gimbal, a zmienia nam się ekspozycja. Czyli w tym momencie, jeżeli sobie latamy dronem i chcemy sobie zmienić ekspozycję, to już nie musimy wchodzić w aplikację, zmieniać sobie ekspozycję, czyli tym plusem i minusem tutaj na dole, bo to jest dokładnie to samo. A teraz jak mam przytrzymany przycisk, to mogę bez dotykania zmieniać tą ekspozycję. I teraz wracając do tego, co powiedziałem wcześniej na samym początku. Jeżeli mamy w ustawieniach manualnych ustawione ustawienia kamery, czyli naciskamy tutaj sobie z tego menu na M, czyli mamy teraz manualnie i możemy sobie sterować, tam shutter speed i tak dalej, ten cały trójkąt ekspozycji, ale wiadomo, że czasami zdarza nam się tak, że łamiemy tą zasadę odwrotności klatkarzu, żeby robić tam w 1,50 migawki, jeżeli mamy 25 fps ustawione do nagrywania. To w tym momencie, jeżeli sobie przytrzymamy ten przycisk, to świeci nam się shutter na niebiesko i teraz możemy shutter speed zmieniać płynnie poprzez te kółko gimbala. I teraz jeżeli sobie będziemy po prostu przesuwać to, to nam ten shutter speed się zmienia, widać, że na to obrazek się rozjaśnia, ściemnia. Na 1,50 no to jest to powiedzmy z zachowaniem tych zasad, o których mówiłem kiedyś o trójkącie ekspozycji. Moim zdaniem ta aktualizacja, która przyniosła to usprawnienie, jest bardzo dobrym rozwiązaniem, ponieważ nie musimy teraz w trakcie latania wchodzić w ustawienia aplikacji DJI GO 4, znaczy no może nie w ustawienia aplikacji, a w ustawienia kamery w aplikacji DJI GO 4 i możemy wtedy sobie podczas lotu, już tam bez odrywania rąk, zmienić sobie shutter speed, czy też zmienić ekspozycję, jak latamy na automatycznych ustawieniach. Możemy sobie tym kółkiem po prostu zmieniać w lewo lub w prawo, zwiększając lub zmniejszając ekspozycję lub też shutter speed. Pamiętam tą opcję z Phantoma 3 Advance, pamiętam tą opcję z Phantoma 3 Pro, z tego co kojarzę to w Phantomie 4 Pro i 4 Pro 2 też są te opcje, tylko chyba tam można te kółko sobie definiować, bo chyba z tego co pamiętam tym kółkiem też można zmieniać w Phantomie 4 Pro przesłonę. Ta opcja była zawsze bardzo pomocna i była bardzo fajna. W Phantomie 3 Standard mi jej brakowało. Zawsze jak tam miałem okazję polatać Phantomem 3 Pro czy Phantomem 3 Advance, zawsze to fajnie się sprawdzało, ponieważ można było sobie ustawiać od razu powiedzmy tą ekspozycję czy też shutter speed właśnie z tego kółka. Oczywiście tutaj przy Mavicu Air no nie mamy dodatkowego kółka drugiego, tak jak to było w Phantomie 3 Advance i Phantomie 3 Pro. Mamy tutaj jedno kółko od gimbala, no i żeby te kółko nie odpowiadało za gimbal, to musimy ten przycisk funkcyjny, który Wam pokazywałem z przodu kontrolera, nacisnąć, przytrzymać i wtedy podczas przytrzymania sobie kręcić tym kółkiem i możemy sobie wtedy zmieniać tą ekspozycję, tak jak też mogliście zauważyć. Ważne jest to, żebyście pilnowali tego, żeby ta wersja była zgodna, czyli to co powiedziałem na początku, musi być ta wersja kontrolera i wersja drona najnowsza. A już jeżeli się martwicie, bo jeżeli latacie przy FCC Mode, czy macie zrobiony ten tryb FCC, to pocieszę Was, nowa aktualizacja pozwala dalej latać w FCC Mode i po aktualizacji przynajmniej ja nie musiałem robić znowu tego FCC Mode, czyli oszukiwać tej lokalizacji, to o czym mówiłem przy okazji filmu, jak zwiększyć zasięg w dronie DJI Spark, ponieważ ta metoda działa też w Mavicu Air. Link do tego poradnika macie też gdzieś tutaj w karcie, Wam wyskoczy, także możecie sobie zobaczyć. Jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał o FCC Mode, chociaż nie wydaje mi się, żeby takie osoby były jeszcze, które latają Sparkiem i Maviciem Air i nie słyszały o FCC Mode, ponieważ no, to naprawdę zwiększa bardzo stabilność połączenia. Także tyle nam przyniosła nowa aktualizacja, tam coś napisali, że to poprawili, coś tam innego poprawili. Tego nie widziałem w opisie, że to napisali, gdzieś to podpatrzyłem na zagranicznych stronach, ktoś opisywał, że właśnie jest taka funkcja, nigdzie nie znalazłem w opisie aktualizacji, że coś takiego jest. Może to gdzieś przeoczyłem, może ktoś z Was znajdzie, ale chciałem Wam to powiedzieć, ponieważ wydaje mi się, że to bardzo ułatwi nam nagrywanie i robienie zdjęć bez potrzeby wchodzenia w menu. A teraz przyszedł czas na kącik fotograficzny kanału Dronostrefa. Z racji tego, że nie było ostatnio dwóch odcinków, no tydzień temu wrzuciłem swój film z wakacji, który zmontowałem z drona, to dzisiaj będą dwa zdjęcia. Wybraliśmy dwa zdjęcia dwóch różnych użytkowników, nawet dwóch różnych płci. Także pierwsze zdjęcie, które wybraliśmy, jest to zdjęcie Daniela Zagórskiego. Ja jestem fanem jego twórczości. Tym razem wstawił on zdjęcie, które no, wydaje mi się, że nie jest aż tak mocno przerobione, tak jak on zawsze to przerabia, znaczy przerabianie w tym momencie to dużo nie mówi, ponieważ każdy może interpretować rzeczywistość tak jak uważa. Ale to zdjęcie wybraliśmy, ponieważ ukazuje bardzo fajną wieżę gdzieś pośród niczego, no i widać, że zdjęcie też jest fajnie dopracowane, ponieważ no, to niebo i te kolory, widać, że chyba saturacja też tutaj była trochę ściągnięta. No zdjęcie wygląda bardzo fajnie. Także gratulujemy Danielowi i liczymy na to, że będzie dodawał na naszą grupę kolejne zdjęcia, ponieważ robi naprawdę dobrą robotę. Kolejne zdjęcie, które wybraliśmy, to zdjęcie Basi Mazan. Basia Mazan, jak to u nas ktoś na grupie określił, jest mistrzem robienia zdjęć nocnych, dlatego dzisiaj nie zdjęcie nocne, a zdjęcie zza dnia. Basia wstawiła na zdjęcie na grupie, w którym no, widać naprawdę bardzo fajne niebo, które jest bardzo błękitne, widać naprawdę wszystkie chmury, można je nawet policzyć. No i te okoliczności przyrody, czyli ta cała rzeka, ten las, no wygląda to naprawdę fajnie. Także gratulujemy Basi i Danielowi, a jeżeli Ty chcesz wziąć udział w naszej zabawie fotograficznej, to zapraszam Ciebie na naszą grupę dyskusyjną Dronostrefa, grupa dyskusyjna na Facebooku, tam dodajemy swoje zdjęcia z hashtagiem Dronostrefa YouTube i my z tych zdjęć wybieramy jedno lub dwa, tak jak dzisiaj, zdjęcia, które wtedy pokażemy na następnym odcinku na kanale Dronostrefa na YouTubie. I jak zawsze przypominam Wam o formularzu na stronie www.dronostrefa.pl. Tam możecie wysyłać zapytania na drony, akcesoria, głównie na drony DJI, akcesoria do DJI, czyli na przykład tam filtry Polar Pro, czy też baterie. Wtedy my przygotowujemy dla Was ofertę na podstawie tego, o co Wy pytacie, lub też możecie zapytać o poradę, jakiego drona kupić, do czego chcecie użyć i tak dalej. Chociaż raczej o porady najlepiej pytać u nas na grupie, ponieważ jest u nas dużo użytkowników, którzy latają różnymi sprzętami, no i każdy ma jakieś swoje zdanie i swoje odczucia na temat różnych sprzętów. Także możecie pytać albo przez ten formularz o zdanie, ale głównie przez formularz możecie pytać o ceny, także jeżeli się gdzieś tam dogadamy, to będziemy realizować dla Was to zamówienie. I jak zawsze, jeżeli podobał Ci się odcinek, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to zostaw subskrypcję, aby nie ominął Ciebie żaden materiał kolejny. A z mojej strony to tyle. Dzięki i do zobaczenia. Cześć!